po piłkarskich emocjach, które dostarczyła nam pani Paulina Siuda ze Strefy Kibica, witamy panią Angelikę Bręczewską, właścicielkę kawiarni w Psycholorze, z którą porozmawiamy o bardziej kobiecych tematach, o ciuszkach, o fatałaszkach, no i o czymś do jedzenia, o barbarzyńskiej uczcie też między innymi. I tak, terapeutyczna wymiana szaf, na czym to wydarzenie polega? No właśnie, całkiem niedawno odbyła się terapeutyczna szafa w Psycholorze. Dziękuję wszystkim paniom, które się zgromadziły. Myślę, że one również są zadowolone, równie jak ja. Ponieważ to wydarzenie polegało na tym, że wszystkie panie, które wzięły udział w terapeutycznej szafie, przynosiły ze sobą po 10 różnych ciuszków letnich, dodam, bo to była letnia terapeutyczna szafa. Przynosiły 10 takich kreacji, które już tam w szafie po prostu zalegają albo już się znudziły najczęściej panią, albo nie wiem, kupiłyśmy przez pomyłkę i nigdy nie założyłyśmy, prawda? Co bo się to też zdarza dokładnie. Także kilka takich ciuszków i po prostu między sobą się wymieniałyśmy tymi ciuszkami. Także było bardzo zabawnie, było polowanie na ciuszki fajne, udało się kilka kreacji. Wiem, że dziewczyny się tam wymieniały, było sympatycznie przy kawce, przy ciachu też sobie tam plotkowałyśmy, jak to kobitki po prostu. A czy taka terapeutyczna wymiana szaf będzie się teraz cyklicznie odbywała u państwa? No właśnie, bo po tym pierwszym spotkaniu właściwie okazało się, że jest duże zapotrzebowanie na tą terapeutyczną szafę. Nie wiem, czy będzie następna terapeutyczna, czy może relaksacyjna, ale coś w tym stylu. Na pewno 22 czerwca o godzinie, to jest piątek, czyli o godzinie 19 się spotkamy, przepraszam, o godzinie 18 w piątek 22 czerwca i tym razem również zapraszam wszystkie panie, też z 10 ciuszkami, takimi z szafy wyciągniętymi, do Psycholorzy, by tam się właśnie wymienić tym, co mamy zbędnego, z tym, żeby to też były ciuszki letnie, bo nadal, bo jakby dziewczyny, które ostatnio uczestniczyły w tym spotkaniu, po prostu chciałyby jeszcze sobie tą szafę, tą letnią szafę wymienić, więc ponieważ jest lato, stwierdziłyśmy, że jeszcze raz, skoro jest takie zapotrzebowanie, to jeszcze raz po prostu zorganizujemy taką szafę letnią. Także zapraszam serdecznie. Czyli taka wymiana jest tylko dla pań? No na razie dla pań jest, ale nie ukrywam, że myślałyśmy również o takich wymianach dla mam. Głównie chodziłoby tutaj o wymianę ciuszków dziecięcych. A też, może i modę ciążową? Też myślałyśmy właśnie o modzie ciążowej. Padło też takie hasło właśnie panów, że no jak, my jesteśmy tu poszkodowani, prawda? My też chcemy taką wymianę szaf, myślimy o tym i jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, jeżeli ja usłyszę wiele takich głosów, to oczywiście zorganizujemy. A na tej terapeutycznej wymianie szaf można było nie tylko popolować, poczuć troszeczkę adrenaliny, ale też no właśnie zrelaksować się. Podobno był masaż dłoni. O właśnie, o tym zapomniałabym powiedzieć, a to się zgadza. Oczywiście była pani, która cudownie zajęła się naszymi dłońmi, więc cudne masaże, różnymi fajnymi kosmetykami. Dużo opowiadała o tych kosmetykach, o masażach właśnie dłoni, że one są bardzo istotne, ważne właśnie w celach takich relaksacyjnych. No dłonie to jest taka wizytówka nasza, więc myślę, że warto dbać też o nasze dłonie. Więc też o tym rozmawiałyśmy. Były dwie panie stylistki, które udzielały nam rad, Paulina i Sandra. Myślę, że będą też następnym razem. Więc no mam nadzieję, że wszystkie panie, które mają jakikolwiek kłopot, myślę, że nie mają, ale jakby miały, w razie czego, to Sandra z Pauliną właśnie pomogą tutaj dobrać różne dodatki. O, zapomniałam również powiedzieć o tym, że można zabierać również dodatki na tą wymianę szaf. Także jakieś torebki, biżuterie też fajnie i miło będą widziane. A ja tak rozmawiając z panią przed wejściem, usłyszałam, że ta kreacja, którą ma pani na sobie, no jest właśnie z tej terapeutycznej. Terapeutycznej szafy, słuchajcie, taką kieckę, więc myślę, że warto. Tak, prawda? Muszę powiedzieć, że olśniewający kolor, olśniewający pani się wygląda. Bardzo mi się spodobał kolor, po prostu stwierdziłam, że jest absolutnie terapeutyczny i ja ją biorę, więc dobawam do niej, mówię, moja zaklepana, koniec. Także tak, myślę, że to będzie cacko. Taka super wizytówka.
końca kolejnej wymiany. Takie były właśnie fajne ciuszki, także naprawdę zapraszam. Tak, my też zapraszamy. A teraz porozmawiajmy o tej barbarzyńskiej uczcie, bo ona mnie bardzo interesuje. No właśnie, co to jest ciekawego, prawda? Mam nadzieję, że brzmi fajnie. No, brzmi barbarzyńska apetycznie. Uczta. Słuchajcie, barbarzyńska uczta będzie polegała na tym, będzie to 13 czerwca. Ta data nie jest przypadkowa, bo ten 13 kojarzy nam się właśnie tak troszkę nie bardzo. Natomiast właśnie dlatego ten 13, taki niezbyt miły dzień, dla niektórych pechowy i tu jeszcze barbarzyńska uczta, więc mam nadzieję, że to w ogóle całe ma w sobie moc ogromną. To będzie spotkanie, które będzie polegało na tym, że będziemy jeść, smakować różne potrawy palcami. Czyli jakby zaangażujemy oprócz zmysłu smaku, zmysł dotyku w jedzenie. Specjalnie na to spotkanie będzie przygotowana potrawa z kuchni indyjskiej, w której, jak wiemy, bardzo dużo osób je, właściwie... To jest w dobrym tonie. Tak, dokładnie, większość je palcami. Nie wiem, czy pani wie, czy państwo wiecie, że we Francji są restauracje, bardzo drogie restauracje, w których również się je paluchami, po prostu paluchami. Czyli nie tak jak u nas tylko pizzę palcami, ale wszystko. Dokładnie, wszystko się je palcami. Zresztą szereg kultur tak naprawdę z tego słynie. Chińczycy jedzą, Marokańczycy jedzą palcami. W związku z czym jest to jakiś taki właśnie trochę powrót do takiego pierwotnego naszego, naszej kultury. Więc mam nadzieję, że to będzie też taki element, który... No takie nowe doświadczenie, mam nadzieję, że nowe doświadczenie dla niektórych, bo właściwie pamiętamy jedzenie palcami z czasów, kiedy byliśmy dziećmi. Myślę, że warto też, ja tak zapraszam do takiego doświadczenia w domu nawet, żeby zrobić na przykład dzieciakom, myślę, że to się fajnie spodoba. A do nas wszystkich dorosłych zapraszamy 13 czerwca o godzinie 19, bo to jest środa, drodzy Państwo, więc o 19. I to wydaje mi się takie połączenie wykwintności właśnie z takim byciem pierwotnym człowiekiem. Może to się spodobać na pewno wielu osobom. No, może, no, może młodszym, może starszym. Zobaczymy. A jest to, myślę, fajne. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie ostatniego spotkania psycholoży, ponieważ w tej psycholoży, jak widzimy, bardzo dużo się dzieje. No, teraz była ta terapeutyczna wymiana szaf, niedługo kolejna edycja, a spotkanie z psychologiem to chyba cykliczny event. Tak, to są spotkania cykliczne, aczkolwiek będziemy musieli chyba na lato zawiesić tę działalność przez moment, przez te kilka miesięcy, dlatego że wiadomo, że Poznań jest miastem studenckim, to są też takie spotkania dla młodych ludzi, w związku z czym ten okres taki wakacyjny jest czasem, kiedy wolimy sobie pójść na działkę, zrobić grilla, mimo wszystko nie spotykać się i rozmawiać o tym, jak być szczęśliwą na przykład. Albo tak jak ostatnio, kobieta kobiecie o solidarności kobiet. W związku z czym faktycznie one są cykliczne, one się pojawiają raz w miesiącu, ale zaczniemy te spotkania znowu gdzieś tam we wrześniu, natomiast w czerwcu jeszcze. Przepraszam, w maju jeszcze, bo jesteśmy w maju, odbyło się spotkanie właśnie Femina Femini, czyli kobieta kobiecie, o solidarności, o wspieraniu się przez kobiety. No właśnie, my mamy materiał przygotowany właśnie super. W związku z tym wydarzeniem, także dzisiaj po zakończeniu naszego programu, po raporcie zaprosimy na ten materiał, a teraz taki przedsmak, niech pani nam opowie, o co chodzi w tej solidarności kobiet. No właśnie dowiedziałam się też zupełnie ciekawych, takich bardzo ciekawych rzeczy od pani Krysi Roszak, która była naszym gościem, jest psychologiem, jest antropologiem kultury również, więc mówiła dużo ciekawych rzeczy odnośnie innych kultur, jak ta solidarność kobiet wygląda na przykład w innych kulturach. No okazało się, że my kobiety niekoniecznie się tak wspieramy, że właściwie mnóstwo głosów, które tam było, to były takie głosy raczej na nie, że mężczyźni się wspierają, że bardziej... ta męska solidarność jest taka mocniejsza, silniejsza, że łatwiej o tę solidarność. Natomiast my kobiety niestety ewolucyjnie ponoć jesteśmy skażone w pewnym sensie taką właśnie taką walką, konkurencją i to niestety do dzisiejszego dnia ewolucyjnie trwa po prostu.
Więc no szkoda, ja apeluję do wszystkich kobiet i do generalnie na tym spotkaniu również o tym mówiłam, że ja bardzo bym chciała, żebyśmy nawet nauczyły się, po prostu świadomie, z głowy, nauczyły się, spotykając na swej drodze kobietę, wiem, w urzędzie, w przedszkolu, w szkole, w sklepie, gdziekolwiek, patrzeć na nią w kategoriach nie rywalki, a właśnie kogoś, komu, kto ma jakiś, nie wiem, problem, sprawę do załatwienia, że jesteśmy przecież z tej samej gliny ulepione, więc dlaczego by sobie tutaj nie pomagać, tak? Dlaczego się nie wspierać? Właśnie dlatego, że przecież jesteśmy takie same, to my się dobrze rozumiemy jako kobiety, przynajmniej tak powinno być. I warto byłoby, nawet jeżeli tego nie umiemy, to nawet się tego po prostu najnormalniej na świecie nauczyć. Taki jest mój pomysł na tą solidarność kobiet. Ja mam teraz taką wizję u mnie, tak, w głowie się pojawiło to, że rzeczywiście jest tak, że kiedy kobiety idą wspólnie na imprezę, to każda stara się lepiej wyglądać, lepiej wypaść, zaprezentować się jak najlepiej, jak najlepiej, a rzeczywiście powinnyśmy troszeczkę spuścić z tonu i może zamiast rywalizować o własne względy, rywalizować o mężczyzn. No to jest takie, to myślę, że to jest w ogóle jakby naturalne, prawda? Natomiast ta rywalizacja o mężczyzn między kobietami później właśnie bardzo źle się często kończy. Myśmy o tym mówiły na spotkaniu, że właśnie ta solidarność najgorzej objawia się, czy brak solidarności objawia się tam, gdzie jest mężczyzna, są pieniądze, jest kariera na przykład, czy praca, to wtedy się okazuje, że no my kobiety nie, kompletnie nie potrafimy się wspierać, a przecież to nie o to chodzi, prawda? Bo nie wiem, no mężczyzn jest dużo na świecie, więc zamiast tego można sobie wybrać innego po prostu. Nie wiem, no jeżeli chodzi o kwestię kariery, no każda jest z nas w czymś dobra, czemu sobie nawzajem nie pomóc i nie powiedzieć, słuchaj, ty jesteś dobra w tym, ja jestem dobra w tym, moglibyśmy jak razem coś stworzyć raczej. No jest to co mówię, pewnie jest taką, nie wiem, cudowną wizją, prawda, bardziej niż rzeczywistością, a bardziej utopią niż rzeczywistością, dokładnie. Natomiast ja myślę, taką mam przynajmniej nadzieję, że pewnych rzeczy i tak można się nauczyć z głowy, po prostu świadomie i wydaje mi się, że takiego dobrego podejścia do drugiej kobiety też można się nauczyć, bo skąd ono wynika? Wynika z naszych dobrych relacji z mamą na przykład, że jeżeli my jako młode, małe dziewczyny mamy dobre relacje, jako małe dziewczynki z mamą, to wtedy nie mamy w ogóle kłopotów z postrzeganiem drugiej kobiety, tak? Natomiast jeżeli ta relacja jest taka kiepska, no to wtedy oczywiście ten kompleks się ujawnia i on no, rzutuje na te relacje z innymi kobietami, więc warto naprawdę tak świadomie czasami powiedzieć, no kurczę, jesteśmy z tej samej gliny, pomagajmy sobie, wspierajmy się, tak jak facoci po prostu. No. Myślę, że przedstawiła nam Pani troszeczkę nowy i ulepszony pogląd na tą sprawę i myślę, że każda Pani teraz powinna się nad tym zastanowić. No właśnie. W życie od razu wcielać w życie. Oczywiście. A ja jeszcze chciałabym się zapytać, no tak, te tematy takie kobiece, a czy Panowie mogą sobie przyjść do Państwa na kawę? No ja oczywiście, że tak, dlatego że psycholoża jest też miejscem, gdzie przede wszystkim można bardzo dobrze zjeść. Co prawda nie jest to jedzenie typu golonka, prawda, kiełbasa z grilla, ale są to dla wszystkich ludzi, którzy jakby zdrowo myślą o jedzeniu, sałatki z różnymi mięsami, ale jednak sałatki, wszystko przygotowane na świeżo. Nawet dla osób, które kochają tak zwane hamburgery czy buły, są też takie bułki, ale też z sałatkami, na styl włoski pan Wagna, nadziewane różnymi mięskami, także naprawdę dla wszystkich coś się dobrego znajdzie, ale mówię, nie jest to na pewno przysłowiowy smakowy, ale jest to takie żywienie zdrowe, powiedzmy, tak? Dla wszystkich, którzy kochają zdrowo się odżywiać, dbają o linię, dbają o zdrowe odżywianie, o to, żeby mieć wszystkie składniki w organizmie po prostu, to jest takie jedzenie, także i smaczne, zapraszam. Czyli dla Pań mamy dzisiaj ten materiał tuż po raporcie o Solidarności Kobiet, a dla Panów mamy cały czas to menu tak, psycholożów. I piwo, i wino, i w ogóle, i desery. Matko. My sobie tutaj pomarzymy, a ja zapraszam na krótką przerwę. Po przerwie kolejny gość i na razie dziękuję Pani bardzo i mam nadzieję, do zobaczenia. Dziękuję Państwu.